każdy z nas je ma, nie każdy wie, skąd pochodzi. Skąd się wzięło twoje nazwisko? Oglądasz i wiesz. Najpierw do oznaczania osób wystarczyło imię. Ich zasób jest jednak ograniczony. By odróżnić od siebie dziesiątki, a nawet setki imienników, nadawano im element dodatkowy – przezwiska i przydomki. Osobnika o sporej tuszy, a zarazem bardzo silnego, zwano przeważnie bykiem, niedźwiedziem lub zwierzem. Innego, uchodzącego w danym środowisku za wyjątkowo przebiegłego i chytrego – lisem. Kogoś, kto mieszkał na końcu wsi albo za rzeką, nazywano koniecznym albo zarzecznym, a wypuszczającego głośne wiatry – bździochem lub pierdziochem. Wśród tej grupy wymienia się też wszystkich Nowaków i Nowakowskich. Najpopularniejsze polskie nazwisko pochodzi od słowa nowy i najczęściej oznaczano nim człowieka przyjmującego nową wiarę, w domyśle chrześcijańską. Podstawą powstawania dużej grupy nazwisk były uprawiane przez ludzi rzemiosła. Klasycznym przykładem jest nazwisko Kowal i jego późniejsze formy, np. Kowalik, Kowalski oraz Kowalczyk. Osoby zajmujące się krawiectwem można było nazwać krawiec lub krawczyk, ale też obdarzano je nazwiskami typu guzik, pętelka, nitka, igła czy nogawka. Podobnie szewców nazywano szewczykami, a właścicieli karczm – kaczmarkami. Woźnego, sądowego bądź szkolnego nazywano woźniakiem. Spora liczba nazwisk została utworzona od wyrazów pospolitych. Część z nich brzmi tak samo jak pierwowzór, na przykład ogórek. Natomiast druga część została wzbogacona o przyrostki, na przykład grzyb i grzybowski, bądź kamień i kamiński, ewentualnie kamieński. Wśród 1000 najpopularniejszych polskich nazwisk 25% pochodzi od imienia. Część tych nazwisk mogła powstać w wyniku nazywania kilkorga dzieci jednego ojca jego imieniem, na przykład Adamy od imienia ojca Adam, bądź Jany od imienia ojca Jan. Gdy Adamy, Jany, Kuby bądź Piotry osiągały dojrzałość, urobione miano dołączało do imienia i stawało się nazwiskiem. By zaś ułatwić odróżnienie imienia od nazwiska, czasami stosowano przedrostki, stąd też nazwiska Adamski, Szymański, Jankowski, Wojciechowski, Piotrowski, Pawłowski czy Michalski. Nazwisko złożone z imienia mogło też pochodzić od świętego patrona. Kolejną popularną grupą są nazwiska odmiejscowe, najczęściej związane z pochodzeniem właściciela. Przykłady to Mazur, Górski, Potocki. Nazwiska odmiejscowe, szczególnie te zakończone na ski, cki, dzgi, mogą skrywać szlacheckie pochodzenie. Za sprawą tych końcówek, czyli formantów, tworzono nazwiska szlacheckie już od średniowiecza. Pochodziły one od nazw ziem, którymi władała rodzina. Tarnowski, Zamojski, Wiśniewski to właściciel z Tarnowa, Zamościa bądź Wiśniewa. Wśród najpopularniejszych polskich nazwisk o takim źródle znajdziemy też Dąbrowski, Zieliński, Jabłoński, Jankowski, Szymański, choć dwa ostatnie mogą mieć źródło w imionach, odpowiednio Jan i Szymon. Nazwiska zakończone na ski, cki, dzgi przez lata były uważane za społecznie lepsze. Szlachta broniła do nich dostępu tak długo, jak było to możliwe, ale z biegiem lat formanty upowszechniły się także w niższych stanach – mieszczan, a najpóźniej chłopów. Ostatnią grupą nazwisk są nazwiska zagraniczne. Nasi przodkowie mogli przywędrować do Polski z całego świata. Ich nazwiska były często polonizowane. Tak też Niemiec Müller stawał się Millerem, a Schulz – Schulzem. Niemieckie pochodzenie skrywają też nazwiska Nitsch, Kruger czy Linda. Poza niemieckimi, w Polsce występują często nazwiska pochodzenia rosyjskiego, czeskiego, litewskiego, żydowskiego i ukraińskiego. Twoje nazwisko jest wynikiem długiego procesu, opartego o nadawanie przezwisk i przydomków z uwagi na cechę któregoś z twoich przodków, albo nawet całej rodziny. Jego pochodzenie może być dużo bardziej zakręcone niż ci się wydaje. Bo w różnych społecznościach, szczególnie tych oddalonych od siebie o setki kilometrów, słowa mogły mieć różne znaczenie.
lokalne społeczności, które nadawały przezwiska, mogły się od siebie diametralnie różnić. Nazwisko Wójcik ma na przykład 8 niezależnych źródeł. Mogło pochodzić od nazwy miejscowości, słowa wójt, zdrobnienia imienia Wojciech bądź słowa wojak, a także nazwy ptaka, gry dziecięcej albo niemieckiego słowa woget bądź wogit, oznaczającego adwokata i wójta. Podobnie nazwisko Lewandowski, które może pochodzić od lawendy, lwa bądź lewitów. Ale bez względu na to, jak brzmi i jakie pochodzenie ma twoje nazwisko, zadbaj o to, by ludzie wypowiadali je z szacunkiem. Karol Kania. Oglądałeś i wiesz. W wolnej chwili obejrzyj inne odcinki i wiesz oraz wpadnij na Instagram i wiesz, czyli najciekawszy profil na Instagramie.